ponownie na moim kanale i dziś przychodzę do Was z kolejnym filmem modowym. Wiem, że taka tematyka bardzo Was interesuje, dlatego dzisiaj bierzemy pod lupę moją marynarkę. Ciekawe ze względu na to, że dostaję od Was mnóstwo pytań na ten temat. Na jaki temat? Otóż dostaję od Was bardzo dużo pytań na temat tego, jak łączę ze sobą poszczególne ubrania. Jakiś czas temu pokazywałam Wam moją szafę kapsułową, w której pokazywałam jedną z marynarek, która dzisiaj będzie takim ubraniem przewodnim. To właśnie do tej marynarki będziemy się starali dobrać wszystkie inne ubrania i pokażę Wam właśnie, w jak łatwy sposób możemy dobrać kilka rzeczy do takiej marynarki i będziemy zawsze wyglądać świetnie. I do tego też bardzo wygodnie, bo ta marynarka, oprócz tego, że jest według mnie taka stonowana, bo wszystkie ubrania w dzisiejszym filmie będą raczej takie w podobnych odcieniach, jak właśnie szary, biały, czarny i jeden sweterek tylko w takim odcieniu musztardowym, wszystkie inne właśnie będą takie stonowane. Jak ze sobą je łączyć? By wyglądać dobrze na zakupy, by polecieć po dzieci albo do pracy. Także już teraz, żeby nie przedłużać, zaczynamy. Dzisiaj jestem ubrana dość nietypowo. Mam na sobie leginsy i są to leginsy z kardydoni, bardzo takie elastyczne, które nas tutaj nigdzie nie obciskają. U góry ubrałam specjalnie pod ten film takie body, które ubieram tylko na jakieś specjalne okazje, jakaś impreza z koleżankami. I to jest akurat body z firmy Cora Cora. I będziemy na górę nakładać właśnie rzeczy, które będą się fajnie komponować. Po pierwsze, do takich leginsów możemy już na taki strój zarzucić naszą marynarkę. I myślę, że look. Marynarką możemy się tutaj przykryć. 3/4 rękawki powodują, że sylwetka staje się też smuklejsza. Coś się tutaj dzieje właśnie na jakieś wyjście z koleżankami albo nawet na romantyczną kolację. Bo nic, nie jesteśmy wydekoltowane zbyt bardzo, ale coś się tutaj dzieje, tak lekki prześwit tutaj właśnie w tym miejscu, tutaj mamy siatkę. Także już jest coś ciekawego i ta marynarka tak uspokaja troszkę ten look, on nie jest aż taki hardkorowy, total black i wydaje mi się, że jest przez to też taki, dodaje elegancji całej stylizacji. Do tej stylizacji mogłabym ubrać moje szpileczki i są to szpilki z firmy Stefanel. Albo mogłabym ubrać moje wysokie kozaki. Do tej stylizacji ubierzemy szpileczki i zobaczymy, jak się to będzie prezentować. Taką stylizację w bardzo szybki sposób możemy też zmienić. Ubierzemy nasz musztardowy sweterek. Stylizacja gotowa. Cieplejsza, już taka bardziej wygodna, nic nas tutaj nie krępuje, dzieje się też coś, bardzo by tutaj pasował też jakiś ładny złoty łańcuszek, jakaś duża złota może bransoletka, albo taka vintage, fajny zegarek i outfit mamy gotowy. Możemy też dodać coś nietypowego, ja tutaj mam prezent od mojej przyjaciółki, i możemy na przykład zawiązać sobie tutaj naszą apaszkę. I stylizacja od razu się zmienia, prawda? Możemy też ją zawiązać w różny sposób. Coś nas tutaj grzeje, coś się tutaj dzieje. To już nie jest taki standardowa stylizacja, że jest nudna, jest tylko spek. Już tutaj coś się dzieje, tym bardziej, że okres jesienno-zimowy to jest okres, kiedy bardzo lubimy sięgać po apaszki, przynajmniej ja. Według mnie nawet przywiązane do torebki, czy właśnie tak jak ja, na szyję. I po drugie, okres jesienno-zimowy lubimy właśnie apaszki, bo one nas chronią przed bólem gardła. Zmienić tylko dolną część, ubrać taką ołówkową spódnicę, która jest bardzo wygodna i modna w tym roku i nasza stylizacja całkowicie się odmieniła. Pamiętajmy, że pod spodem mam takie body, które jeśli chcę, możemy ściągnąć sweterek i do tej spódnicy mamy kolejną stylizację.
oczywiście kolejną stylizacją nie mogło być nic innego jak klasyczna biała koszula, ołówkowa spódnica z wysokim stanem i na górę marynarka. Do tego szpilki. Dziś mogę wybrać te z takiego ala zamszu i jest to firma Vitulli. Stylizacja świetnie się sprawdzi właśnie na jakąś służbową kolację, coś ważnego, coś gdzieś, gdzie chcemy wyglądać elegancko i z klasą. Oczywiście od razu bym pod spodem ubierać taki top jak ja, ale tutaj dla potrzeby filmu nie chciałam go już ściągać i zakładać czegoś innego. A teraz czas na nową stylizację. Kolejna stylizacja, jak możecie zauważyć, total black. Mamy tutaj przewagę czarnego koloru i właśnie ta marynarka przełamuje tą czerń, przełamuje ten smutek. Dla mnie genialna stylizacja, bardzo lubię tego typu stylizacje, właśnie wysokie kozaki, do tego leginsy obcisłe i na górę sweterek z golfem, który mnie tutaj bardzo grzeje. To jest ten sweterek, o którym bardzo często Wam mówiłam. I wiem, że wiele z Was się na niego skusiło, to jest kolekcja z Zary. Ten jest akurat z zeszłej kolekcji, że kilka z Was skusiło się właśnie na ten model z tymi właśnie dodatkowymi guziczkami. W tym roku w kolekcji możemy znaleźć też taki bez właśnie Dolce Vita Golfu i myślę, że taki też się świetnie sprawdzi i też sobie kupiłam takie aż dwa w tym roku. Ja myślę, że te sweterki są wygodne i możemy je ubierać naprawdę do wszystkiego, czy do tej spódnicy wcześniejszej, czy do jeansów, czy do właśnie takich ala skórzanych spodni. Do tego wszystkiego wygodny plecaczek i już czujemy się swobodnie. Plecak jest z firmy Samson Knight. Mówiłam Wam o nim w moim filmie o torebkach. Bardzo go lubię, on świetnie się komponuje do reszty stylizacji i mamy tutaj wygodę z taką klasyką. Wystarczy czasem zmienić tylko jakiś detal. Tutaj akurat w tym przypadku jest pasek i buciki, które są w podobnym kolorze i outfit wygląda, prezentuje się zupełnie inaczej. Właśnie pobawić się troszeczkę detalami, dodatkami, jeśli macie jakiś czerwony pasek, srebrny pasek, to naprawdę może całkowicie odmienić Waszą stylizację. I teraz, żeby nie było już tylko tak elegancko, na sam koniec zrobimy stylizację półsportową. Prezentuje się ostatnia stylizacja, jak możecie z Wami zauważyć, możemy taką marynarkę ubrać również do sportowych ubrań. Jakaś bluzka luźna, niekoniecznie obcisła, elegancka i to jest akurat bluzeczka z kolekcji Zary i jakieś nasze wycierusy. Ja uwielbiam tego typu spodnie, które są w miarę obcisłe, ale są wydarte na kolanach. Do tego adidaski i stylizacja gotowa.
stylizacja w odcieniu jasnym, żeby nie było wszystko takie ciemne. Mamy tutaj spodnie z Zary z taką wstawką odbijającą światło, która tak optycznie nas wydłuża i wyszczupla. Do tego buciki kozaki Fellini, golf z firmy Odzon, oczywiście na górę protagonista, nasza marynarka i outfit gotowy. To tyle, kochani. Na tym kończę mój film. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Naprawdę, uwierzcie mi, tego typu marynarka ma niezliczone ilości kompozycji. Możemy naprawdę połączyć ją zamiast białej, eleganckiej koszuli z czarną, taką bardziej luźną koszulą. Możemy ubrać luźną sukienkę, i to jest akurat Stefanel, do tego kozaki wysokie i na górę taką marynarkę. Od nas zależy, jakiego koloru bluzeczkę chcemy ubrać pod spód, czy sweterek pod spód. Naprawdę taka marynarka świetnie prezentuje się też z białymi spodniami, z wysoką, elegancką szpilką. To już od Was zależy, z czym chcecie ją skomponować. Ja chciałam dać kilka takich moich przykładów, w sposób, w jaki ja ją łączę z innymi ubraniami. Mam nadzieję, że kogoś zainspirowałam. Jeśli tak, to oczywiście piszcie pod spodem. W komentarzu dajcie znać, czy tego typu filmy Wam się podobają. Ja się teraz z Wami żegnam i do następnego filmu. Cześć Wam, kochani!